Moi rodzice, ojciec Ignacy Raszewski, herbu Grzymała i matka Józefa Koczorowska, herbu Rogala, doczekali 5 potomków. Urodziłem się jako 4 z kolei dziecko radcy generalnego z ziemstwa kredytowego w Poznaniu i wnuczki generała napoleońskiego Kazimierza Turno. Uszczęszczałem wpierw do gimnazjum realnego w Poznaniu, później do gimnazjum świętej Marii Magdaleny, gdzie spotkały mnie liczne szykany z powodu nadmiernego prezentowania polskości. I zostałem oblany z języka niemieckiego. Ojciec wybrał mi inną szkołę, gdzie Polaków mniej prześladowano. Tutaj z języka niemieckiego otrzymałem oceny celujące. Po ukończeniu gimnazjum podjąłem kontrowersyjną decyzję o wstąpieniu do 6 pułku huzarów w Głubczycach. Sprzeciwiali się temu moi rodzice i cała rodzina, oprócz babki Augustyny, córki generała Turno, która przewidziała, że zostanę kiedyś polskim generałem. Łatwego życia w pruskim wojsku młody Polak nie miał. Wiele razy jego dalsza edukacja wisiała na włosku, jednak szczęście go nie opuszczało. Po licznych starciach słownych z niemieckimi kolegami, po niedoszłym pojedynku, udało się jakoś Raszewskiemu przebrnąć 1 lata szkolenia wojskowego i 17 września 1887 roku został mianowany na podporucznika i stał się pełnoprawnym oficerem pruskim. W październiku 1891 roku zaręczyłem się, a 18 lutego 1892 roku odbył się mój ślub z Olgą Luch von Luchzenek w posiadłości jej ojca w Trachenbergu. Rodzina mojej żony mówiła po niemiecku, a w domu śląskim dialektem, więc Olga jeszcze przed ślubem rozpoczęła intensywną naukę języka polskiego, czym sprawiła mi wielką radość. Czuła się Polką. Do naszego domu w Głubczycach kazałem sprowadzić służbę domową z Poznania, a kucharka została mi przysłana z Iwna od hrabiostwa Mielżyńskich. W pułkach kawalerii niemieckiej było w zwyczaju, że po złożeniu u oficerów z garnizonu dostawało się zaproszenia na obiady i kolacje. Obowiązkiem było rewanżować się i po pewnym czasie zaprosić z rewizytą kolegów z małżonkami. Jeszcze raz bardzo dziękujemy za zaproszenie na obiad. Po wielu miesiącach żywienia się kuchnią garnizonową człowiek zapomina, że spożywanie posiłków może być jeszcze przyjemne. Naprawdę cieszę się, że możemy Was gościć. Wiele czasu minęło, odkąd mieliśmy okazję, przyjemność przyjmować kogoś w domu. Widzicie, panowie, moja żona jest gospodynią z krwi i kości. Prawdziwy staropolski duch zdaje się w nią wstępować, gdy ma w perspektywie czyjeś odwiedziny, jeżeli przez dłuższy czas nie może kogoś ugościć albo nakarmić. Biedaczka nie domaga, blednie i choruje. Zwykły odruch gościnności trzeba od razu nazywać górnolotnie staropolskim? Nigdzie indziej dobrych manier nie uczą, poza jednym samym piastowskim grodem. Którego zresztą już nie ma. Śmiejesz się ze mnie, Kasku, a sam nie jesteś najlepszym kompanem do rozmowy i dobrze o tym wiesz. Wybacz, moja droga, jeżeli mój ton brzmiał zbyt drwiąco. Wcale nie żartuję. Wszystko dziś wspaniale zorganizowałeś. A jak się miewa państwa córeczka? Czy aby przechodziła już ząbkowanie? Dobrze pamiętam, że urodziła się w zeszłym roku? Tak, tak, w lipcu. Ząbkowanie minęło bez problemu. Izunia zdecydowanie lepiej przechodziła to niż Lambert. Co to z nim było? Co my z nim mieliśmy? Przysięgam, że były takie dni, że nie było godziny bez jego płaczu. O, proszę się częstować. Oto prawdziwy czerwony barszcz na zakwasie roboty naszej Frani. Polska zupa? Niemiecki oficer nie jada polskiej zupy. Bardzo słuszny odruch patriotyzmu u panów. Także uważam, że trzeba propagować własne wyroby. Franiu, proszę, odstaw francuski szampan i podaj niemiecki. Niemiecki oficer pija wyroby tylko własnego kraju.
Kazimierz Raszewski bez skrupułów podkreślał swoje pochodzenie i miłość do jedynej ojczyzny, którą była Polska. Obnażał się swą polskością w niemieckich gimnazjach, w niemieckich garnizonach, w niemieckich dywizjach, na polach walk podczas I wojny światowej, za każdym razem ryzykując swą dalszą karierę, a nawet własne życie. Widzicie, panowie, w życiu każdego mężczyzny niezwykle ważne jest, żeby znalazł sobie wzór do naśladowania, autorytet, jakiś etyczny punkt odniesienia. Majorze von Klatzenapp, a czemuż to tak pan major uważa? Czy własny osąd i zdrowy rozsądek nie są wystarczające, by wieść dobre życie? Osąd może zwieść. A zdrowy rozsądek jest kategorią tak ogólną i mglistą, że głupotą byłoby go brać sobie za kompas dobrego postępowania. Dlatego właśnie potrzebny jest wzór. Inspiracja w postaci jakiegoś cnotliwego męża. I kto według pana na to miano zasługuje? Fryderyk Wielki. Oświecony władca, filozof, reformator, humanista. Dziecko wspaniałych czasów. Postać o niezłomnym charakterze i krystalicznej uczciwości. To niezaprzeczalnie wielka postać dla narodu pruskiego. To on przyczynił się do waszej wielkości, ale uderza pan, panie majorze, w bardzo pomnikowe tony. A nie możemy zapominać, że to postać z krwi i kości, taka jak ja czy pan, która miała swoje za uszami. Z tą oceną o krystalicznej czystości też bym był ostrożny. Spotkał się pan z pracą profesora von Pauliego? Na pewno pan o niej słyszał. Wybitny pruski historyk. Z tego co pamiętam, zarzucał on Fryderykowi Wielkiemu kilka przewin, między innymi fałszerstwo. To z jego inicjatywy fałszowane były pieniądze pruskie, austriackie, a także i polskie. Myślę, że lepszym kompasem moralnym jest wziąć omylny zdrowy rozsądek niż zwykłe oszustwo, bo nie da się tego inaczej nazwać. Pan nie ma prawa być pruskim oficerem, panie Raszewski. To, o czym pisze Pauli, to kłamstwa. Przepraszam sobie, zostałem mianowany na pruskiego oficera przez niemieckiego cesarza i tylko on ma prawo mnie zdymisjonować. Myślę, że wystarczy już tej lekcji historii na dziś. Karty czekają. Pod koniec 1896 roku dostałem przeniesienie do 4. Pułku Huzarów w Oławie, gdzie w 1901 roku awansowano mnie na rotmistrza. Uczęszczałem na obowiązkowy kurs języka rosyjskiego, w trakcie którego zrobiono mnie profesorem. Musiałem nauczać żołnierzy pruskich rosyjskiego. Na zajęciach ze zwykłymi żołnierzami uczyłem ich czytać i pisać po polsku, natomiast oficerów oczywiście tylko po rosyjsku. W celu dalszej edukacji z rosyjskiego udzielono mi 4-miesięcznego urlopu i wysłano z paszportem dyplomatycznym do Rosji. W Moskwie i Petersburgu panowała cholera, więc udałem się do Kijowa, gdzie lekcji udzielała mi córka profesora pułkownika Grudzińskiego, zamieszkującego z rodziną w Kijowie. Bywałem tam w teatrach, na przyjęciach w konsulacie niemieckim, podróżowałem też po okolicach, poznawałem coraz lepiej język i ludzi. Dawało mi się wyczuć już wtedy nastroje rewolucyjne panujące wśród młodej inteligencji. Na rosyjskich uniwersytetach ruch rewolucyjny robił spore postępy. Przez 17 lat Raszewski służył w Oławie jako dowódca szwadronu. W styczniu 1913 roku dostał awans na stopień majora i przeniesienie do 16 Pułku Huzarów w Szlezwigu, którego honorowym szefem był sam cesarz austriacki Franciszek Józef. Raszewski pełnił w nim funkcję zastępcy dowódcy pułku. Przeniósł się tam wraz z żoną i córką. Syn Lambert po zdaniu matury w Oławie dostał się na uniwersytet we Wrocławiu na Wydział Rolniczy. 1 sierpnia
1914 roku Niemcy wypowiedziały wojnę Rosji i rozpoczęła się pierwsza wojna światowa. Wraz z moim pułkiem wyruszyłem do Aquisgranu. Po zaprowiantowaniu przekroczyliśmy granicę belgijską. Naszym zadaniem było jak najszybciej przejść przez Belgię i przeszkodzić mobilizacji tego kraju. Staczaliśmy ciężkie boje z armią francuską. Zdobyliśmy Liège i Charleroi. Szliśmy coraz dalej na Lille. Odparliśmy Anglików pod Valenciennes. Często maszerowaliśmy nocami o głodzie i chłodzie. Pod Saulcois zostałem ranny i postrzelony w ramię, a mój najlepszy koń musiał zostać dobity. Pierwsza armia, której podporządkowany był mój pułk, zbliżała się już do Paryża, gdy nagle przyszły rozkazy o wycofaniu się do Compiègne, potem do Cambrai. Moja rana na skutek stałych niewygód zaogniła się do tego stopnia, że nastąpiło zakażenie krwi. Miałem swędzenie na całym ciele i wysoką gorączkę. Dobrze, że dostałem w Cambrai wygodną kwaterę z łazienką i mogłem się nieco podkurować. Niemieckie plany szybkiego zwycięstwa nad Francją okazały się porażką. Stało się to wiadome po bitwie nad Marną, jednak Francuzi nie zdołali całkowicie wypchnąć Niemców ze swego kraju. Ci zatrzymali się na rzece N. Przez kilka lat trwała wojna pozycyjna i dopiero przewaga liczebna i zbrojna państw sprzymierzonych pozwoliła przejść do wojny zaczepnej z Niemcami. W połowie grudnia 1914 roku pojechałem z małym oddziałem huzarów na front wschodni jako dowódca pułku huzarów. Dotarliśmy przez Toruń na Mazury, skąd wypędziliśmy resztki Rosjan. Walczyliśmy z powodzeniem w Lasach Augustowskich i nad Bobrem. Pod koniec lutego 1915 roku zostałem dowódcą brygady. W marcu weszliśmy na Litwę. Napotkaliśmy na oddziały kozackie. Boże, jedyny co oni wyczyniali. Napadli na bagaże kawalerii i zmasakrowali żołnierzy będących przy wozach. Wyłupili im oczy i powyrywali brody. Wyszedł rozkaz od sztabu armii, by nie brać kozaków do niewoli, ale strzelać do każdego napotkanego kozaka. Dalej zajęliśmy część Kurlandii, gdzie mieszkało wielu kolonistów niemieckich, bardzo prześladowanych przez miejscową ludność. Dotarliśmy nad Dźwinę. Ta część Łotwy była zupełnie inna. Ludzie mówili głównie po polsku i po łotewsku. Religia była katolicka, kultura polska wycisnęła swoje piętno na tych ludziach. Byli przywiązani do swoich panów i niezwykle uczciwi i bogobojni. Dobrze się tu czułem. W lutym 1916 roku Kazimierz Raszewski przeszedł załamanie. Dotarła do niego wieść o śmierci ukochanej córki Izabeli. Udzielono mu 40-dniowego urlopu na załatwienie spraw związanych z pogrzebem córki, zabraniem żony ze Szlezwigu i przewiezieniem jej czasowo do Polski. Zamieszkała w Jasieniu pod Kościanem u rodziny męża. W listopadzie 1916 roku zmarł cesarz Franciszek Józef, honorowy szef pułku Raszewskiego, którego wydelegowano do Wiednia na uroczystości pogrzebowe. 27 stycznia 1918 roku zostałem mianowany podpułkownikiem i otrzymałem zadanie zdobycia Dorpatów Estonii. Po kilku dniach zdobyliśmy to miasto ku uciesze miejscowej ludności, która gardziła bolszewikami. Nadeszły jednak niepokojące wieści z frontu zachodniego i w marcu przeniesiono mnie z powrotem na front zachodni. Nasza dywizja brała udział w tak zwanej drugiej ofensywie i została rzucona w kierunku Amiens. Niespodziewanie przyszedł rozkaz wysłania mnie do Alzacji u wylotu Wogezów.
Zostałem mianowany dowódcą samodzielnej brygady na prawach dowódcy dywizji z podległością bezpośrednio dowództwu korpusu. Marszałek Hindenburg wysoko cenił umiejętności bojowe, strategię i taktykę stosowane przez Raszewskiego. Dał mu pod komendę 4 bataliony bawarskie, batalion heski i pruski. Liczył na to, że właśnie Raszewski zdoła obudzić ducha wśród żołnierzy z różnych stron Niemiec, którzy zmęczeni wojną zupełnie zniechęcili się do walki. Polski oficer pruski doskonale wywiązał się z powierzonego zadania. Następnym miejscem wojennej przygody generała Raszewskiego było miasteczko Sel. Po zakwaterowaniu otrzymał on telefon od dowódcy korpusu. Na froncie szerzy się rewolucja. W 20. Pułku Piechoty żołnierze zastrzelili swojego dowódcę, majora Danielsa. Pan obejmie dowództwo i zrobi tam porządek. Po przybyciu na miejsce okazało się, że dowódca żyje, ale ukrywa się przed zrewoltowanym wojskiem. Już po drodze widziałem wywieszone gęsto czerwone chorągwie. Żołnierze, z których żaden nie salutował, mieli poprzypinane czerwone kokardy. We wszystkich pułkach dywizji utworzyły się rady żołnierskie. Natychmiast kazałem zwołać przedstawicieli tych rad i oznajmiłem im, że osobiście dopilnuję, by po ogłoszeniu rozejmu właśnie im nie przydzielono ani jednego wagonu przewożącego żołnierzy do Niemiec. Chyba że spełnią moją prośbę i pozdejmują z masztów czerwone chorągwie, zlikwidują poprzypinane kokardy i zaczną z powrotem oddawać honory starszym stopniem. Na drugi dzień poznikały chorągwie i kokardy. Zapanowała dyscyplina. Podczas tego spotkania z przedstawicielami rad żołnierskich na końcu głos zabrał jeden z żołnierzy. Jestem socjalistą, towarzysze. Proszę, wybaczcie temu staremu pułkownikowi. Nie miejcie mu za złe, że nie może zrozumieć naszego postępowania. Francuzi są naszymi towarzyszami. Nie będziemy się z nimi bić. Po wojnie oddadzą nam Alzację i Lotaryngię. Tak kształtowała się sytuacja w ostatnich dniach wojny. Nadszedł dzień 29 listopada 1918 roku, w którym pułk mój załadowano i wysłano w kierunku Berlina. Ja natomiast przyłączyłem się do sztabu mojego pierwotnego pułku i udałem się do Szlezwigu. I co tam zastałem? Też rady żołnierskie, rewolucję niemiecką w rozkwicie. Nadszedł koniec grudnia. Po złożeniu dymisji mojej, mojego syna i bratanka, pierwszym pociągiem w kierunku Berlina puściłem się w drogę do Poznania. Wejść! Panie generale, pułkownik Raszewski do pana. Niech wejdzie. Panie generale, pułkownik Raszewski melduje się celem wysłuchania. Niech pan mówi. Panie generale, chciałem zgłosić akces do służby w Armii Wielkopolskiej. Moim obowiązkiem jako rodowitego Wielkopolanina jest walczyć w Powstaniu Wielkopolskim. Z końcem 1918 roku złożyłem dymisję z funkcji dowódcy 16 Pułku Huzarów w Szlezwigu. Moje doświadczenie w Armii Pruskiej oraz całą moją wiedzę wojskową chciałbym oddać Polsce, ukochanej ojczyźnie, a w szczególności Wielkopolsce i jej mieszkańcom. Proszę o przyjęcie mnie czasowo pod pseudonimem Grzymała. W rękach niemieckich jest jeszcze moja żona i syn. Obawiam się represji ze strony Prusaków. To pan jak legionista. Nie mam dla pana żadnego stanowiska. Może pan odejść.
Panie generale, proszę jeszcze raz o przydzielenie mi jakiejkolwiek komendy. Pojedzie pan do Gniezna i uformuje tam trzeci pułk ułanów. Wprawdzie dowodziłem już 5 lat pułkiem kawalerii, pułkami piechoty oraz samodzielną brygadą na prawach dowódcy dywizji. Ale przyjmę każdą komendę, aby być pożytecznym. Dziękuję, panie generale. W pierwszych dniach lutego 1919 roku udałem się do Gniezna, gdzie uformowałem pułk ułanów składający się z 4 szwadronów. Rozpocząłem szkolenie ochotników w polu i na placu ćwiczeń. Długo w Gnieźnie nie dane mi było przebywać. 20 marca 1919 roku pułkownik Kazimierz Raszewski został mianowany szefem Wydziału Wojskowego Naczelnej Rady Ludowej, a 4 kwietnia otrzymał nominację na generała podporucznika. Funkcję, jaką powierzono Raszewskiemu, można porównać do ministra wojny na obszarze Wielkopolski. Komisariat Naczelnej Rady Ludowej chciał mieć fachowca w sprawach wojskowych oraz kontrolę nad działaniami generała Józefa Dombora-Muśnickiego, który stanowiska zajmowane przez byłych podoficerów Armii Pruskiej obsadzał oficerami sztabowymi. Z upoważnienia Komisariatu Naczelnej Rady Ludowej generał Raszewski zakupił samolot wojskowy. Jeden ze szkolących się lotników rozbił go podczas uroczystości z okazji rocznicy Konstytucji 3 maja. Generał Dowbor-Muśnicki przed ołtarzem polowym rzucił się na mnie z wyzwiskami i zasugerował, że kupiłem wadliwy samolot. Postanowił też ukarać mnie naganą. Odpowiedziałem, że nie podlegam mu służbowo. Za tę porywczość Dowbor został ukarany przez Komisariat Naczelny Rady Ludowej naganą. Nie chcąc eskalować dalszego konfliktu z dowódcą Powstania Wielkopolskiego, zrzekłem się urzędu i poprosiłem o inny przydział. Należy podkreślić wyjątkową lojalność Raszewskiego wobec Dowbora-Muśnickiego, którą wykazał, chroniąc go od niechybnej zguby. Któregoś wieczoru zameldowano mi, że przybyły do Poznania 2 pociągi pancerne z wojskiem, które chce generała Dowbora zaaresztować i osadzić mnie na jego stanowisku. Udało mi się bez rozgłosu uśmierzyć ten bunt, przemilczawszy o tym fakcie, o którym generał zapewne nigdy się nie dowiedział. 19 sierpnia 1919 roku generał Kazimierz Raszewski został powołany na stanowisko generała do zleceń przy głównodowodzącym. Przeprowadzał inspekcje w różnych formacjach wojskowych na terenie kraju, potem udał się na Śląsk, gdzie organizowano pierwsze powstanie śląskie. Rozkazał wysłać z Wielkopolski pomoc żywnościową dla walczących powstańców. Wobec nieprzychylnego ustosunkowania się generała Dowbora-Muśnickiego do naczelnika państwa, chcąc zapobiec jego skutkom dla Wielkopolski, pojechałem wraz z pułkownikiem Chłapowskim jako prezes nowo utworzonego Towarzystwa Wyścigów Konnych do Warszawy i zaprosiłem marszałka na wyścigi do Poznania. Wspaniale się ogląda. Generale, postawił pan na któregoś? Nie wpadł w oko. Ten młody Arab wygrał już dzisiaj 2 razy, zanim pan tu przyszedł, a coś mi się zdaje, że to dopiero początek jego dobrej pasy. No cóż, nie jestem zwolennikiem hazardu, nie lubię ryzyka, ale dzisiaj postanowiłem... Ale dzisiaj postanowiłem przeznaczyć chociaż symboliczną kwotę na krętacza. Dawno nie widziałem tak pięknego ogiera. Faktycznie.
Wspaniały okaz, ma pan dobre oko. Panie generale, ja mógłbym długo kontynuować na ten temat, ale niestety inne sprawy nagle. Jak się panu, panie generale, współpracuje z generałem Dowborem Muśnickim? No cóż, generałowi Dowborowi nie można odmówić ambicji. No i oczywiście wspaniałych umiejętności organizacyjnych. Co prawda nie pałamy do siebie sympatią, ale muszę zauważyć, pomijając początek roku, że wszystko zmierza w dobrym kierunku. Nasza współpraca układa się nieźle. Cieszę się, że pan to mówi, panie generale. Ja jednak obawiam się skutków wygórowanych ambicji generała Dowbora. A teraz sprawy dużej wagi strategicznej. Obejmie pan, panie generale, natychmiast dowództwo Okręgu Generalnego Pomorza. Na czas przygotowania wymarszu armii na północ, kiedy nadejdzie taka chwila. A gdzie wyznaczyć sztab, panie marszałku? We Włocławku. Może być też w Inowrocławiu. Mam dla pana w niedalekiej przyszłości zadanie jeszcze większej wagi. Mianowicie pojedzie pan na Litwę. Były rosyjski generał Bermont planuje uderzyć na Nieskowieńskie i Litwę, a pan jako jedyny generał z armii niemieckiej jest moim zdaniem najlepiej wyszkolony, żeby skutecznie odeprzeć jego atak. A poza tym chciałbym przyjrzeć się, jak poradzi pan sobie z poprowadzeniem galicyjskiej 6. Dywizji Piechoty. Dziękuję, panie marszałku. Jestem zaszczycony obdarzonym mnie zaufaniem. A teraz idźmy na trybuny. Za chwilę kolejna gonitwa. Chciałbym zobaczyć krętacza, no i oczywiście pańskiego młodego araba w akcji. Proszę. 22 listopada 1919 roku generał Raszewski wraz z majorem Stablewskim pojechał do Wilna, by objąć dowództwo nad 6. Dywizją Piechoty wchodzącą w skład 4. Armii. W Wilnie dokonałem przeglądów pułków piechoty wchodzących w skład 6. Dywizji. Front w owym czasie był zupełnie spokojny. Następowały przegrupowania wojsk, dominowały rekonesanse i podjazdy. Moim marzeniem było wkroczyć do Kowna. Miałem wiadomości, że część wojska litewskiego chce przejść na naszą stronę. Nadeszły jednak rozkazy o przesunięciu dywizji w okolice Mińska. Zakwaterowałem się w miejscowości Puchowicze, w dworku Wańkowiczów. W okolicznych wsiach założyłem 8 polskich szkół, odebrałem prawosławnym, a zwróciłem katolikom 3 kościoły. Na ulicach panował brud i niechlujstwo. Po chodnikach zalepionych błotem spacerowały świnie. Działo się to za sprawą Żydów, którzy stanowili większość mieszkańców i tak i kategorycznie odmówili sprzątania ulic. Zaprowadziłem tam ład i porządek. Zapewniłem Żydów, że wybuduję im zakład odwszawiania, a za każdą biegającą wolno świnię wprowadzę mandat w wysokości 100 marek. Wykryłem też, że miejscowi Żydzi kradną dostawy soli przysyłane nam przez rząd polski i sprzedają ją dalej bolszewikom, uzyskując za ten towar wysokie sumy. Przeprowadziłem dochodzenie, winni zostali surowo ukarani. W maju 1920 roku 6. Dywizja Piechoty została skierowana w kierunku Bobrujska, prowadząc zaciekłe walki z bolszewikami. Po odepchnięciu wroga za rzekę Serwecz, dywizja powróciła do Mińska. Zameldowałem się w Mińsku u generała Czeptyckiego, dowódcy 4. Armii, po nowe rozkazy. Dostałem obietnicę otrzymania orderu Virtuti Militari II klasy i zadanie ułatwienia generałowi Rydzowi Śmigłemu wycofania się z armią z Kijowa. Po wykonaniu tej operacji 16 czerwca otrzymałem zadanie wsparcia grupy operacyjnej generała Jana Romera.
walkach z pierwszą armią konną Budionnego. 21 czerwca grupa generała Romera stanęła w pozycji nadzwyczaj dogodnej dla zniszczenia armii Budionnego. Udała się bowiem rzecz niebywała – okrążenie armii konnej przez piechotę. Oddziały Romera i Raszewskiego zadały nieprzyjacielowi bardzo poważne straty i otoczyły go ze wszystkich stron. Jednak rozkaz naczelnego dowództwa o wycofaniu się pozbawił grupę generała Romera szansy na ostateczne zwycięstwo. 2 lipca zostałem mianowany dowódcą 2 armii z rozkazem udania się niezwłocznie do Równego. Generał Edward Rydz-Śmigły objął dowództwo frontu południowo-wschodniego. Otrzymałem zadanie obrony Równego. Przydzielono mi pod komendę 1. Dywizję Jazdy generała Jana Sawickiego. W rezultacie walk pod Równem 2 Armia generała Raszewskiego zadała 1. Armii Konnej Budionnego poważne straty. Nieprzyjaciel stracił przynajmniej 1,5 brygady swoich wyborowych sił, nie licząc szkód w taborach i materiale. Nasze straty były stosunkowo niewielkie. Panie generale, zepsuł się mój samochód, a muszę być niezwłocznie w Łódzku. Podwiozę pana, generale. Za kilka minut powinien być tu mój kierowca. Przy okazji gratuluję objęcia dowództwa nad 2 armią. Oddaję się z szacunkiem pod pańską komendę. Nie sądzi pan, generale, że już 21 czerwca powinniśmy zmieść konnicę Budionnego? Nasza piechota okrążyła ich szczelnym pierścieniem. Wystarczyłyby 2 dni marszu i Budionny zostałby zmiażdżony. Jestem tego samego zdania, generale. Jednak rozkaz naczelnego dowództwa o wycofaniu grupy generała Romera umożliwił konarmi ucieczkę. Dowództwo południowego frontu objął generał Rydz-Śmigły. Więc nieporozumień i nagłych zmian rozkazów będzie jeszcze więcej. To już zostało przesądzone, generale. Niech pan popatrzy. Jeszcze ich widać. Masa wojska Budionnego wycofuje się w zwartych kolumnach na południowy zachód. A my musimy na to tylko patrzeć, mając ich na wyciągnięcie ręki. Mam odczucie, panie generale, że Rydz-Śmigły sam chce zniszczyć Budionnego. Dlatego padł rozkaz frontalnego przemieszczenia się 2 armii nad Styl. Ktoś nadjeżdża, to pański kierowca? Nie, to sam marszałek. Zmierza do Łódzka. Cieszę się, że panu widzę. Gdzie armia, generale? W marszu nad Styr, panie marszałku. A ja wyprzedzam swoją armię i za chwilę z generałem Sawickim wyruszamy do Łódzka. O, jak duże straty ma 2 armia? Małe, panie marszałku. W porównaniu z nieprzyjacielem bardzo niewielkie. O, to życzę powodzenia. Generale Sawicki, wspomożecie z 1. Dywizją Jazdy armię generała Raszewskiego. Wedle rozkazu, panie marszałku. Wykonać. W związku z zagrożeniem na kierunku warszawskim, Józef Piłsudski wydał rozkaz o wstrzymaniu pościgu za konarmią i przerzuceniu dużej części sił na północny odcinek frontu. Utworzony został też front południowy, nad którym dowodzenie miał objąć generał Dowbor-Muśnicki. Ten jednak odmówił marszałkowi. Naczelne dowództwo zdecydowało o rozformowaniu 2 armii, a generałowi Raszewskiemu powierzono dowodzenie tzw. Armii Zachodniej na wypadek niepowodzeń w walkach o Warszawę i przebiciu się sił nieprzyjacielskich na zachód. 8 sierpnia został mianowany dowódcą Okręgu Generalnego Pomorze i Linii Wisły, a 10 sierpnia dodatkowo dowódcą Okręgu Generalnego Poznań. Na początku sierpnia otrzymałem od naczelnego dowództwa rozkaz utworzenia nowej armii i objęcia odcinka w okolicach Garwolina. Po przyjeździe do Warszawy stawiłem się w sztabie generalnym Wojska Polskiego u generała Rozwadowskiego. Wezwano mnie do sztabu generała Józefa Hallera,
skład którego miała wchodzić moja nowa armia. Następnie otrzymałem ponowne wezwanie do generała Rozwadowskiego, a potem do ministra wojny, generała Kazimierza Sosnkowskiego, którzy powiadomili mnie o zmianie powierzonego mi przydziału. Otrzymałem rozkaz udania się do Poznania, aby objąć dowództwo nad Zachodnią Armią. W Wielkopolsce i na Pomorzu nie było wojska. Pozostali tylko jeszcze niezupełnie wyleczeni z ran żołnierze, oficerowie i młodzi chłopcy, którzy nie mieli jeszcze karabinu w ręce. Brak było butów, brak mundurów. Społeczeństwo dopomogło w tworzeniu nowych oddziałów. W odpowiedzi na apel generała Raszewskiego przynoszono własne obuwie. W magazynach mundurowych nad uszyciem nowych mundurów dniem i nocą pracowały setki robotników. Dzięki wsparciu misji zagranicznych, które opuściły już Warszawę i schroniły się w Poznaniu, pozyskano kilkanaście tysięcy karabinów, głównie angielskich. Z Poznania udałem się najpierw do Grudziądza, potem do Chełmna, Torunia i Bydgoszczy. Wszędzie w formacjach zapasowych zastałem tylko niewyszkolonych rekrutów. Przede wszystkim jednak pomyśleć musiałem o amunicji i broni. Tym więcej, że transport ich przez Gdańsk napotykał na duże trudności ze strony niemieckiej. Wobec tego wydałem odpowiednie rozkazy o przewozie amunicji, broni i materiałów wojennych przez Gdynię, Puck, Wejherowo i Kartuzy. Niezmiernie ucieszyła mnie wiadomość, że z Okręgu Generalnego Poznań do Okręgu Generalnego Pomorze nadjeżdża 215 Ochotniczy Pułk Ułanów Wielkopolskich, uformowany i wyposażony przez rotmistrza Ignacego Mielżyńskiego. Z chwilą, gdy wojska bolszewickie zbliżały się ku granicy ziem zachodnich, radość Niemców rosła. Trwały liczne zaczepki i manifestacje. Koncentracja większych sił niemieckich odbywała się w okolicach Piły, a nad Chodzieżą krążył niemiecki samolot. W nocy z 18 na 19 sierpnia Niemcy zaatakowali placówkę polską w Kwidzynie. Po krótkiej wymianie strzałów napastnicy zostali odparci. Takich incydentów było dużo, a w czasie bitwy pod Brodnicą Niemcy tylko czyhali na okazję, aby z Prus Wschodnich połączyć się z bolszewikami. Bezczelność Niemców zamieszkałych na terenie Polski wzrastała z dnia na dzień. Niemieckie gazety w Pile donosiły o zajęciu Warszawy. Wśród ludności niemieckiej miast i wsi panował radosny nastrój. Odgrażali się Polakom, że za kilka dni już ich tu nie będzie na pograniczu. W wyniku ofensywy czterech armii Tuchaczewskiego wojska polskie w ciągu 25 dni wycofały się o ponad 450 km. Wolne miasto Gdańsk, Republika Weimarska, Austria i Czechosłowacja zabronili na swoim obszarze przeładunku broni i amunicji dla walczącej Polski. Sytuacja militarna naszego kraju stała się katastrofalna. 13 sierpnia rozpoczęła się Bitwa Warszawska, 14 sierpnia bez walk zajęty został Lidzbark. 4. Armia Siergiejewa kierowała się na Brodnicę. Rozkaz obrony Brodnicy otrzymał pułkownik Habich, który skierował doń wszystkie swoje siły, czyli około 600 żołnierzy. Sytuacja nie napawała optymizmem, ponieważ przez miasto przelewały się tabory z uciekinierami z zajętych już przez bolszewików wschodnich ziem Polski, potęgując panikę wśród i tak już zdemoralizowanego polskiego wojska. 15 sierpnia bolszewicy zdobyli Brodnicę. Zarządziłem odwrót wszystkich sił polskich w kierunku Jabłonowa. Naczelne dowództwo przysłało mi do pomocy pułkownika Jarosława Aleksandrowicza, de Witold. Siły polskie liczyły 2,5 tysiąca żołnierzy, z czego 2 tysiące nie posiadało doświadczenia bojowego. 30 CKM-ów, 14 dział polowych, pociąg pancerny Wilczek. Bolszewicy mieli 3 tysiące żołnierzy, 80 CKM-ów, 20 dział, baterie ciężkiej artylerii na wschód od miasta i dwie lekkie na południe. Panie generale, rotmistrz Mielżyński melduje o ucieczce z Brodnicy
naszych oddziałów z oficerami włącznie. Trzeba było pod groźbą rewolweru zbierać uciekinierów. Kto nie widział takiej ucieczki, nie może sobie nawet wyobrazić, jakie to wrażenie. Nasi oficerowie, prawie wszyscy, tchórze, nędzne kreatury, myśleli tylko o sobie, o żołnierzach, zapominając zupełnie. W najkrytyczniejszym momencie widziałem dwóch oficerów z butelką szampana jadących eleganckim powozem, gdy tymczasem nasi biedni żołnierze od 3 dni nic nie jedli. Tak, zhańbić mundur to jest karygodne. Każe odstawić tego habicha do Grudziądza i postawić go przed sądem wojennym. Mam gotowy plan odbicia brodnicy. Szczegółowe rozkazy otrzymacie w odpowiednim momencie, ale najpierw musimy przegrupować nasze wojska. Powstanie grupa operacyjna Jabłonowo, której dowództwo powierzam pułkownikowi Aleksandrowiczowi. Pan rotmistrzu zostanie szefem sztabu tej grupy, ale najpierw powoła pan grupę specjalną złożoną z 3 szwadronów, pułku ułanów i 6 kompanii piechoty oraz 1 baterii artylerii i żołnierzy z grupy pułkownika Habicha. I przekaże ją pan w pełnej gotowości pułkownikowi Aleksandrowiczowi. Pytania? Panie generale, kto zostanie dowódcą mojego pułku? Przekaże go pan dowódcy 1 szwadronu porucznikowi Ciążyńskiemu. Rozkaz, panie generale! Odmaszerować. Wobec coraz bardziej niepomyślnych wiadomości nadchodzących z frontu i cofania się wojsk polskich ku zachodowi, wydałem 15 sierpnia rozkaz operacyjny numer 2, w którym zawarłem szczegółowy opis działań dla poszczególnych podlegających mi formacji. W Jabłonowie trwały przygotowania do decydującej bitwy. Mieszkańcy Brodnicy, nie tylko Polacy, ale też Niemcy i Żydzi, dość już mieli brudnych, zawszawionych, wiecznie pijanych oswobodzicieli spod jarzma kapitalizmu. Pragnęli jak najszybciej się ich pozbyć. Decydujące starcie rozpoczęło się 18 sierpnia o godzinie 4 rano. Działania bojowe rozpoczął pociąg zwiadowczy Wilczek. Następnie poszczególne szwadrony 215 Ochotniczego Pułku Ułanów Wielkopolskich pod wodzą porucznika Ciążyńskiego, 359 Pułk Piechoty majora Lutomirskiego, baterie 214 Pułku Artylerii Piechoty i batalion 362 Pułku Piechoty prowadzili otwartą walkę z oddziałami wojsk nieprzyjaciela. Przed frontem polskich wojsk co rusz pojawiał się pułkownik Aleksandrowicz, podtrzymując ducha walki i porywając żołnierzy do ataku. Szala zwycięstwa przechylała się raz na jedną, raz na drugą stronę. O godzinie 22 po zdobyciu przez Polaków wsi Cielęta mieszkańcy Brodnicy mogli już czuć się w pełni wyswobodzeni od bolszewickiej hołoty. Pod koniec sierpnia, po całkowitym uwolnieniu Pomorza i po odesłaniu oddziałów wielkopolskich, zakończyły się operacje wojenne dowództwa Okręgu Generalnego Pomorze. Warto zapamiętać, że wobec cudu nad Wisłą zapomniano zupełnie, że oprócz Warszawy zagrożone były także nasze zachodnie województwa. Ogołocone zupełnie z wojska. Zajęcie Pomorza przez bolszewików oraz ich połączenie się z Niemcami byłoby klęską nie do powetowania. Według relacji zamieszczonej w Kurierze Poznańskim z 1 września 1920 roku, bitwa pod Brodnicą stoczona przez oddziały wielkopolskie i pomorskie była najważniejszym momentem w walkach z bolszewikami na Pomorzu. Dzięki tej bitwie zdołano w szybkim tempie zająć Lidzbark i Działdowo, nawiązując łączność z armią generała Sikorskiego, zamykając krąg otaczający wojska nieprzyjaciela, które zostały odłączone od głównych sił rosyjskich i odcinając bolszewikom drogę do Gdańska. Po zakończeniu wojny
Zostałem mianowany na dowódcę Okręgu Korpusu VII w Poznaniu. W końcu 1920 roku kierowałem akcją wojskową obrony plebiscytu na Górnym Śląsku, zakładając z Korfantym tajną organizację wojskową pod nazwą Dowództwo Obrony Plebiscytu. Wiosną 1921 roku współdziałałem w organizacji III Powstania Śląskiego. Postanowiłem wysłać na teren Śląska kilkudziesięciu oficerów tak potrzebnych do organizowania oddziałów powstańczych. W 1925 roku zostałem awansowany na stopień generała broni i z racji wieku przeniesiony w stan spoczynku. Nie zamierzałem jednak odpoczywać. Udzielałem się w życiu społecznym w różnych stowarzyszeniach, a w samym Poznaniu założyłem Wielkopolski Klub Automobilistów i Motocyklistów, którego zostałem prezesem. Dbałem też o upamiętnienie czynu powstania wielkopolskiego. W grudniu 1937 roku odbierałem uroczystą defiladę ze sztandarami Związku Powstańców Wielkopolskich. Byłem członkiem Korporacji Akademickiej Poznania, a z prymasem Polski kardynałem Dalborem otwierałem w Poznaniu Wielkopolskie Muzeum Wojskowe. Generał Raszewski pozytywnie odpowiedział na prośbę biografów swojego dawnego pułku huzarów w Szlezwigu-Holsztynie o napisanie, jako były dowódca, przedmowy do monografii jednostki. Nie spodobało się to części ówczesnej prasy. Dołożono do tego fakt, że utrzymywał kontakty z dawnymi kolegami z armii pruskiej. W efekcie, tuż przed wybuchem II wojny, został pozbawiony kierowniczego stanowiska w Związku Powstańców Wielkopolskich i zaszczuty w mediach. Po wybuchu II wojny światowej Niemcy również docenili dokonania swojego dawnego dowódcy, który przed laty został powstańcem wielkopolskim i wspierał powstańców śląskich. Został aresztowany przez gestapo i osadzony w Forcie VII, mocno osłabiony brutalnym traktowaniem, schorowany, zmarł w styczniu 1941 roku w wieku prawie 77 lat. Dziś odznaczony dwukrotnie Krzyżem Walecznych, orderami Virtuti Militari i Polonia Restituta trzeciej klasy generał spoczywa w połowie głównej alei między Kostnicą a Krzyżem Cmentarza Górczyńskiego w Poznaniu. I jeszcze jedna, chyba najważniejsza refleksja. Jak to się stało, że człowiek tak zasłużony dla swojej ojczyzny, a szczególnie dla Wielkopolski, do dnia dzisiejszego, po ponad 100 latach od tamtych wydarzeń, nie doczekał się w Poznaniu, w swym rodzinnym mieście, pomnika, popiersia, nazwy ulicy lub chociażby najmniejszego skweru oznaczonego jego imieniem?